Dawno nie było już materiału o ciekawych tytułach growych, więc skoro już podobny tworzę, to wiedzcie, że coś się dzieje. Dziś chciałbym opowiedzieć o grze, która ekstremalnie mocno mnie zainteresowała z wielu różnych powodów i bardzo możliwe, że jak wyjdzie w wersji ostatecznej, to pojawi się na kanale na strumykach, ale do brzegu. Witchfire, bo o owym dziele mowa, to pierwszoosobowa strzelanina RPG, ulokowana w słowiańskim świecie dark fantasy i posiadająca elementy Souls-like'a, a także Roguelike'a. Brzmi zawile, nic dziwnego, bo gra jest miksem gatunkowym i raczej mogę zagwarantować, że w coś takiego jak Witchfire jeszcze nie graliście. Zanim jednak przejdę do szczegółów, zacznę od absolutnych podstaw. Tak się składa, że za produkcją stoi polskie studio The Astronaut, skierowane przez słynnego Adriana Chmielarza. Jeżeli przespaliście ostatnie 50 lat w kartonie, już wyjaśniam. To ten facet od znakomitego Gorki 17, od pesetowej wersji Gears of War 1, od legendarnego Painkillera, Bulletstorma i zaginięcia Ethana Cartera. Słowem, z niejednego pieca chleb jadł i zna się na swoje robocie, zaś obecnie Witchfire znajduje się we wczesnym dostępie na Epiku, choć w planach jest wydanie wersji ostatecznej na Steamie. Ogółem musicie wiedzieć, że sam w grę nie grałem. Czytałem jednak sporo dzienników twórców i chciałem wam opowiedzieć, jak to wygląda, dokąd zmierza i być może zainteresować. No to zaczynajmy. W Witchfire wcielamy się w niejakiego Prayera będącego watykańskim mordercą na zlecenie do zadań paranormalnych. Ogółem w świecie uniwersum Watykan cienko wszędzie, bo podczas prowadzonej od wieków wojny z czarownicami zaczyna tę wojnę powoli przegrywać. My jednak trafiliśmy na ślad zapomnianego artefaktu, który pozwoli odwrócić równowagę sił i pokonać zło raz na zawsze. Tak w ogólnym uproszczeniu prezentuje się fabuła, choć na razie za wiele jej w produkcji nie ma. Jak mówiłem, jest to wczesny dostęp i ma wszelkie przypadłości takowego. Efekt? Startując z przygodą, jesteśmy wrzucani do gameplayu bez większego wyjaśnienia. Mimo wszystko, twórcy już nad tym pracują. Tak samo jak i pracują nad lokacjami. Obecnie są dwie szkarłatne wybrzeże i zamek żelaznej bramy. Każda rzekomo na około 8 godzin rozgrywki, ale wiadomo, że już w opracowaniu są kolejne. Ogółem gra ma następującą strukturę. Mamy w niej bezpieczną przystań, będącą kryjówką naszego dzielnego łowcy. W lokacji tej regenerujemy siły, przygotowujemy nowe eliksiry, mikstury i wywary. Do tego wykupujemy ulepszenia, nowy arsenał i levelujemy postać. Gdy chcemy wziąć udział w misji, otwiera nam się pulpit świata i wybieramy w nim, do którego biomu chcemy trafić. Następnie się do niego przenosimy, a raczej jesteśmy desantowani, bowiem portal, przez który nas wyrzuca, po krótkim czasie zostaje zamknięty i musimy szukać innego do ucieczki z powrotem do naszej bazy. I tak, dobrze słyszeliście. Ucieczki. Gra jest bowiem piekielnie trudna, nie posiada stopniowanego poziomu trudności, zaś jej mechanikę wyznacza Dark Soulsowe krwawienie z odbytu i wielokrotne próby uderzania głową o mur. Co jednak mamy w tych biomach robić, zapytacie? Odpowiedź brzmi: wszystko. Na otwartych mapach za każdym razem pojawiać się będą inne sekrety i wyzwania. Czasem jakiś kufer ze specjalną zawartością, gdzie będziemy walczyli z nacierającymi hordami przeciwnika przez określony czas, aby go otworzyć. Czasem przejście do ukrytego miejsca. Czasem jakieś losowe zdarzenia, na przykład armia zagłady spacerująca po mapie. Portal, przez który respią się niemilce, czy supersilny przeciwnik a la miniboss. Jest tego sporo, a twórcy na bieżąco dodają nowe urozmaicacze. Tutaj także warto zauważyć, że gracze narzekają, iż losowość zdarzeń bywa po prostu męcząca, bo ja chcę zrobić coś konkretnego, mam plan na daną eskapadę. Zaś na mapie otwiera mi się jeden portal za drugim portalem i muszę je potem zamykać, żeby w ogóle przeżyć i zablokować hordy niemilców, które na mnie szturmują. Ekipa jednak
jednak zapowiedziała, że będzie dopracowywać ów mechanizm, tak aby nie był uciążliwy. Inna kwestia, że eksploracja sama w sobie ma dawać profity, bowiem poza wyzwaniami na biomach ulokowane będą ważne składniki do wywarów, np. rośliny do ważenia mikstury leczniczej. Oczywiście mechanika jest tutaj podobna względem sagi Dark Soulsa, to znaczy za pokonanych wrogów zdobywamy ogień wiedźmy, który następnie pakujemy w rozwój. Gdy nas ktoś zabije, ogień upada i możemy go podnieść przy następnym podejściu, ale nawet jeśli zginiemy parę razy pod rząd i stracimy całe zasoby, to i tak gra nie będzie bez sensu, bowiem samym mordowaniem przeciwników na mapie odblokowywać będziemy kolejne ulepszenia i pukawki w sklepie Watykanu, a broni jest dużo. Garłacze, strzelby, pistolety, kusze, bombardy, karabiny maszynowe, wyborowe i samopowtarzalne. Z czasem będziemy mogli również nakładać na pukawki nowe efekty i możliwości, co odmieni grę. Ale broń to nie wszystko. Jako że nasz wojownik nie jest wypłoszem spod ogona, sam także dysponuje magią czterech żywiołów, dzięki której na przykład zwolnimy czas na jakimś określonym miejscu lub zamrozimy wrogów czasowo, ich unieruchamiając. Ewentualnie niczym senator Palpatine porazimy ich piorunem z ręki. Opcji ma być wiele i są dalej rozwijane. Ogółem gra jest łatana i cały czas produkowana. Pod wieloma względami się ona unowocześnia, powiększa, poszerza. Cały czas prowadzone są prace nad kolejnymi lokacjami, brońmi, wydarzeniami, przeciwnikami i mechanikami. Jak dotąd zwiększono już arsenał i zróżnicowano antagonistów w różnych biomach. Do tego dodano tak zwane krypty, czyli oskryptowane mini lokacje o szczególnym poziomie trudności, mimo wszystko zawierające szczególnie istotne artefakty do nabycia. Mają to być tak zwane specjalne wyzwania. A skoro o wyzwaniu mowa, warto wspomnieć, że gra ma szybkie tempo, przeciwnicy są dynamiczni, zaś my możemy biegać, robić uniki i doskoki, ale stamina nie jest z gumy, więc jak sami rozumiecie, nie można przeszarżować. Na końcu każdego biomu znajduje się natomiast ogromny boss, którego pokonanie odblokuje nam drogę dalej. Mimo to będziemy wracali do starych lokacji wiele razy, żeby pozyskać zasoby. Tak oto zgodnie ze statystyką Epika, pomimo faktu, iż na razie są tam zaledwie dwie lokacje, to średni czas spędzony przy grze wynosi 50 godzin. I teraz powiecie, no tak, ale co to za zabawa chodzić po znanych miejscach, skoro ja już będę potężny i gra przestanie być dla mnie wyzwaniem? No właśnie, nie. Witchfire ma być wyzwaniem zawsze i wszędzie, bowiem gra zawierała będzie jeszcze coś takiego jak stopień gnozy, czyli wtajemniczenia w czarną magię. Łącznie ma być 10 kręgów podobnego wtajemniczenia. Gracz pośrednio zmuszony będzie do ich podnoszenia, bowiem im dłużej będziemy się bawili na danym poziomie gnozy i im więcej wrogów pokonamy, tym mniej doświadczenia uzyskamy za zwycięstwa. Mimo wszystko wejście na kolejny poziom wtajemniczenia, choć da nam mnożnik, na przykład doświadczenie razy 5, to zapewni także wejście światów w kolejny poziom, zmieniając wrogów na trudniejszych i bardziej przerażających. Tak oto, gdy najpierw w początkowej lokacji pojawiać się będą zwykli chłopi z widłami, tak po podniesieniu gnozy będą to już grenadierzy. Osobiście przyznam, że nienawidzę podobnej mechaniki w grach, bowiem sprawia ona, że levelowanie postaci po prostu nie ma sensu, ale astronauci mają ciekawy pomysł, jak to zbalansować, bowiem każdy z biomów, czyli ze światów, będzie miał swój graniczny poziom trudności i wiadomym będzie, że pierwsze lokacje przestaną się utrudniać przy określonym poziomie gnozy. Inna kwestia, że kolejny poziom czarnej magii da nam dostęp do nowych ulepszeń, przedmiotów, artefaktów, a nawet całych podlokacji i przejść, które zaczną pojawiać się na znanych mapach.
Brzmi dobrze, pytanie tylko jak wyjdzie w praniu. No cóż, zobaczymy po premierze. Inna ważna kwestia, że jako iż gracz ma czuć bezustanne zagrożenie, to przebywając w biomach ma nabijać także licznik szaleństwa, którego spotęgują nieudane akcje i wchodzenie w zasadzki. A nie chcecie, aby licznik się nabił w 100%, uwierzcie mi. Zresztą przytoczę tutaj słowa samych twórców. Cytuję, pomyśl o pasku nieszczęścia jako pasku poszukiwania w GTA. W tej grze źle się zachowujesz, poprzeczka rośnie, a potem gówno uderza w wentylator. W naszej grze popełniasz błędy, poprzeczka rośnie, a potem gówno uderza w wentylator. Koniec cytatu. I choć gra jest cały czas progresowana, dla przykładu w marcu dodano klasy postaci, sprzedawcę NPC z nowymi przedmiotami do handlu, nowy sekret konkretny obszar na każdej mapie, nowych przeciwników i bronie, to mimo wszystko ciężko uwierzyć, że zapowiedziana data premiery przypadająca na grudzień 2024 roku jest czymś jakkolwiek wiarygodnym. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle, gra wygląda dobrze, zresztą o grafice powiem za chwilę, ale jest tam jeszcze sporo pracy. Dla przykładu rzekomo potrafi ona spadać z FPS-ami przy doczytywaniu nowych miejsc, co przy tak szybkim tempie rozgrywki wydaje się być czymś niedopuszczalnym. Do tego, jak mówiłem, są tylko dwie lokacje, a ma być ich naprawdę wiele. Teoretycznie astronauci zatrudnili nowych pracowników, ale nie wydaje mi się, aby mieli zdążyć na czas, chyba że faktycznie premiera będzie w grudniu, ale dalej swego rodzaju podwaliny, do której dodawane będą kolejne rzeczy, tak jak to miało miejsce w The Walking Dead z sezonami. Zobaczymy, tak czy inaczej, to co mnie specjalnie urzeka i co mnie zainteresowało w Witchfire od podstaw, to właśnie sfera wizualna. Gra wygląda prześlicznie. Ma szczegółową grafikę opartą o fotogrametrię, do tego jest mroczna, bo to dark fantasy. Klimat jest ciężki, jak rodem z horroru. Istnieją tam realne nawiązania do folkloru słowiańskiego, do naszej demonologii. Zresztą jedną z lokacji ma być słynna Babia Góra, będąca miejscem sabatu czarownic. I ogólnie, artystycznie, to naprawdę wygląda rewelacyjnie. Oczywiście nie do końca w moim guście są te wszystkie efekty wizualne w postaci promieni światła, eksplozji, cyferek damage'u, skakujących z wroga, niczym w Borderlandsie, ale takie mamy czasy, trzeba się przyzwyczaić. Ogółem niektórzy narzekają w internecie na zbyt wiele wodotrysków graficznych zalewających ekran, na efekty uderzeń, co utrudnia widoczność, więc może jeszcze coś z tym zrobią, zobaczymy. Zaś poza tym, no to jest to sztosik na skalę ogólnoświatową. Same lokacje robią wielkie wrażenie i przywodzą mi na myśl Painkillera, gdzie wszystko było odrealnione, wynatrzone, naturzone, oniryczne i horrorowe zarazem. Od cmentarzysk, wiosek w czasach pandemii czy sierocińców, aż po wizję samego piekła. Podobnie jest tutaj. Scarlet Coast przypomina zapyziałe, zapomniane miejsce. Rozbite okręty na plaży, opuszczone wioski, zamglone, pradawne zagajniki i kurhany. Fajny klimat, klimat, który totalnie zmienia się w drugiej lokacji gry, czyli Iron Gate Castle, gdzie trafiamy w ruiny potężnej onegdaj twierdzy. Zbutwiałej, sypiącej się w posadach. No kurde, fajnie. Oczywiście póki co lore owych miejsc jest stosunkowo niewielki, ale astronauci już nad nim pracują i mamy się dowiedzieć, dlaczego twierdza została zburzona, a wybrzeże zostało opuszczone, co się tam w ogóle wydarzyło, jaka tragedia, i powiem, ja się na to grzeję. Zresztą nawet wrogowie nie są przypadkowi i wynikają z danego miejsca. Na wybrzeżu spotkamy ożywionych wieśniaków i traperów, a także dusze wojowników, którzy chcieli zwyciężyć słynną wiedźmę. Zaś w twierdzy zobaczymy zmutowane i zbezczeszczone szczątki rycerstwa, wypaczone złą siłą. Koncepcyjnie jest sztosik, tak samo jak ciekawym pomysłem jest dla mnie sama idea Souls-like'a z bronią palną. Nie oznacza to, że gra będzie łatwiejsza czy wolniejsza, bowiem broń zadaje większy damage na bliski dystans, więc i tak będziemy zmuszeni podchodzić do niemilców, no ale sam pomysł jest
fajny. I dla tych, co to chcą teraz poprawiać mnie, że to jest roguelike, a nie souls-like, bo widziałem takie komentarze pod ostatnim postem na temat tytułu, moi drodzy, sami twórcy tak to określili, jako strzelanina RPG z elementami tego pierwszego, jak i tego drugiego. Konkludując, tak obecnie wygląda Witchfire, coś niedopracowanego i będącego dalej w rozwoju, jednakże zapowiadającego się. Naprawdę fantastycznie. Piszcie, co wy o tym myślicie i czy graliście w ten tytuł. Ja zaś powtórzę to, co już poniekąd mówiłem. Jeśli niczego nie spieprzą i premiera się uda, bardzo możliwe, że Witchfire zagości na strumykach na tymże kanale. Na dziś ode mnie to tyle, więcej informacji dla Was nie mam, mam z kolei nadzieję, że materiał się podobał. Jeżeli uważacie, że był fajny i ciekawy, zachęcam do wsparcia mojej działalności na YouTubie. Link do Patronite'a i innych form wpłat, form dotacji oczywiście znajduje się w opisie. To właśnie tam są ulokowane składki na zakup tym podobnych i innych tytułów growych, które następnie po zakupie mogę Wam prezentować ku Waszej i mojej uciesze. Kram jedzie do przodu, kanał się rozwija, wszyscy są szczęśliwi. Serdecznie dziękuję za każdą złotówkę, którą do tej pory przekazaliście na poczet tej działalności. Doceniam niezmiernie, z ciepłego serducha. Inna kwestia, że kanał można wspierać również w sposób bierny, to znaczy poprzez wyświetlanie, komentowanie, subskrypcje i łapkowanie. Hej ludziska, cześć!